God save the king! God save the king! Koleżanki i koledzy, przyjaciółki i przyjaciele, dziewczęta i chłopcy, kobiety i mężczyźni, drodzy subskrybenci, drodzy świadkowie i znajomi, drodzy goście, goście honorowi, drodzy rodacy. W imieniu obecnego tutaj polskiego Aleksandra VII witam Was bardzo serdecznie na dzisiejszej uroczystości. Witam w tutejszym gronie 7 elektorów namaszczonych na tę ceremonię. Kolejno. Pani Asia Bibi 138, pani Judy McAllister, pani Haribo i pani Kamila, pseudonim Kamski, po mojej prawicy. Pan Kartoszka Malonka, pani Weronika i pani Wolfiku po mojej lewicy. W składzie tu obecnym uznaję dzisiejszą ceremonię za otwartą. Z okazji zdobycia przez polskiego Aleksandra VII 100 tysięcy subskrypcji, pierwszą część hymnu III Rzeczpospolitej Polskiej odtworzyć! Noc z 30 na 31 sierpnia 2023 roku. To okres, który od dzisiaj zapisuje się na kartach historii tego kanału. W czasie bardzo bliskiej i jasnej pełni księżyca polski Aleksander VII osiągnął pełne zwycięstwo. Osiągnął je razem z cierpliwością, pomysłowością, dyplomacją, tolerancją i godnością. Jego kanał
noszące tytuł jego samego, przykuł uwagę już ponad 100 tysięcy ludzi w taki sposób, że przez 7 lat jego aktywności pozostawili po sobie cegiełkę pod postacią szarego przycisku z napisem subskrybujesz. Tak, drodzy Państwo, ten kanał przykuł Waszą uwagę. Wasze zainteresowanie dało zapewne wielu pobratymcom mocny sygnał do dokonania tego samego czynu. Do wciśnięcia tego czerwonego guzika, żeby zmienił się na szary. Dzisiaj pomyślicie, że święto dotyczy tylko obecnego tutaj króla. Nie bądźmy bezinteresowni. Dzisiejszy sobór, właściwie uroczystość, to w głównej mierze nasze święto. To jest święto dla nas, jako wyjątkowej wspólnoty, która egzystuje w wyjątkowym kręgu zainteresowań. Tym kręgiem od stycznia 2023 roku stały się zdubbingowane komiksy z Country Humans. Doszło tutaj ponad 53 tysiące nowych ludzi. A co z pozostałymi 47 tysiącami, zapytacie? Być może to Was zdziwi, ale gdyby nie TikTok, nie byłoby czegoś takiego jak YouTube Shorts. Ta funkcja dała temu kanałowi nie tylko drugie życie, ale obrała nowy cel w tym kierunku. Jednak pewnym kosztem. Ponieważ wszyscy wiemy, że nie ma nieskończonej ilości treści od razu na stole. Krótkie sprostowanie, żeby nie było. Generalnie rolą polskiego Aleksandra VII stał się jedynie dubbing z zagranicznych komiksów z Country Humans, który, jak się okazuje, stał się wyjątkowy na swój sposób, być może wypierając konkurencję sprzed 10 sierpnia 2019 roku. Tak, drodzy Państwo, kompilacje zdubbingowanych komiksów z Country Humans pojawiły się przed tymi, które widzieliście jako shortsy. Była to ciężka decyzja, bo to byłoby zaśmiecenie sobie kontentu. Jednak ten oto król podczas swojego pierwszego semestru na studiach, na kilka tygodni przed sesją, zrobił taki eksperyment. Jak się okazało, eksperyment ten stał się hitem. Nie zapominajmy jednak o tym, co pojawiło się zanim pojawił się pierwszy legendarny odcinek tej serii kompilacji. Przecież były kantrybale, no nie? Na początku były lektory zagranicznych animacji Belarus Bala, aka Arts Animations. Później, na jego podstawie, pojawiły się teorie z animacji, z kantrybali. Następnie, po obejrzeniu kilku odcinków serii Walaszka pod gradobiciem pytań, polski Aleksander VII, wcześniej znany jako Michael 77, stworzył serię na tejże podstawie. Wywiady z kantrybalami. Jakiż to był wysiłek? Uwierzcie mi, przeogromny. Nakład pracy przelatywał ze standardami. Formalnie stał się takim drugim trashingmadem.pl albo drugim na bitewnym szlaku. Czemu o nich wspominam? Bo zarówno Country Bals, jak i Country Humans to takie nisze, którą można porównać do niszy tamtych kanałów. Do historii. Ale, tak jak powiedziałem, pojawił się YouTube Shorts. Algorytm YouTube'a przy tym eksperymencie zrobił mu przysługę. Za dużą, jak na taki wstęp. Kończąc ten długi, ceremonialny wstęp, chcę zaznaczyć jeszcze jedną rzecz. Dla potomnych. Wielu z Was zapewne
będzie kojarzyć polskiego Aleksandra VII jako gościa od Country Humans i jako gościa robiącego świetne dubbingi w shortsach. Pamiętajcie, że YouTube samymi shortsami nie żyje. Przyjrzyjcie się jego starym materiałom, abyście mogli zrozumieć, jak ciężkie były jego początki. Jego 7 lat aktywnej pracy powinno być zapamiętane na wieki. Zapewne każdy z Was zadaje sobie do dzisiaj jedno zasadnicze pytanie, a właściwie trzy. Dlaczego Polski? Dlaczego Aleksander? I dlaczego siódmy? Można byłoby powiedzieć, że po wielu starych nazwach taka była jego wola. Ja zaś w jego imieniu odpowiem. Polski. Ponieważ Michał Aleksander, z bierzmowania Piotr, urodził się w Polsce, żyje w Polsce, jest Polakiem i wiernym patriotą. Aleksander to jego drugie imię, co w sumie powiedziałem przy pierwszej odpowiedzi. Imię to nosi po byłym prezydencie III Rzeczypospolitej, Aleksandrze Kwaśniewskim. Niemniej to był jedyny powód zadania tego imienia w nazwie, ale do czasu, kiedy pojawiły się nowe fakty. A co z liczebnikiem siódmy? Wielu z Was kojarzy ten schemat z monarchiami i ich władcami. Jak na przykład z niedawno koronowanym na króla Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, synem królowej Elżbiety II i księcia Filipa, Karolem III Windsorem. Z uwagi na historię i listę niedawno odkrytych faktów, musimy sobie wyjaśnić jego poprzednie nazwy kanału. Pierwszą nazwą był Eins, zwei, nad drei. Wiem, niemiecka nazwa z racji pierwszych początków zarówno YouTube'a, jak i języka niemieckiego. Kolejną był Mudraren, nawiązujący do jego ksywki z jego rodzimego nazwiska oraz do drugiego członu antagonisty sequeli Gwiezdnych Wojen, do Kylo Rena. Kolejną nazwą był Michael 77. Zatrzymajmy się tutaj przez chwilę. Zauważyliście coś podobnego? Tak, drodzy rodacy, obecny wygląd polskiego Aleksandra VII posiada właśnie dwie niebieskie siódemki układające się jako brwi. Te dwie siódemki stały się hołdem dla tejże nazwy, którą czytano na wiele sposobów. To właśnie za tejże nazwy pojawił się country bal z niebieskimi siódemkami, który zadebiutował w wywiadach z country balami. Z początku siódemki były umiejscowione za oczami, później za czasów ogromnych kompilacji były umieszczone na miejscu policzków, ale zmieniono projekt na siódemki, układające się właśnie jako brwi. Spójrzcie, drodzy obywatele, na jeszcze jedną rzecz. Biały, czerwony i niebieski to kolory silnie związane z ludami słowiańskimi, używane na flagach słowiańskich rodów. Tutaj my, Polacy, mamy tylko dwa kolory na fladze. Ale już Czechy, Słowacja, Słowenia, Serbia, Chorwacja, czy też Rosja, też jako Słowianie używają tych kolorów.
Tutaj dwie siódemki idealnie podkreślają jego słowiańską mowę. Po Michaelu przyszła era polskiego Alexa M77. Tutaj pojawia się skrócona wersja imienia Aleksandra, które do dzisiaj jest przez was używane. Tu ponownie pojawia się liczba 77. W końcu z uwagi na trudność w zapamiętaniu zmienił na oficjalną nazwę. Na polskiego Aleksandra VII. Liczebnik w obecnej nazwie to nie tylko pamiątka po poprzednikach. Ale jak się okazało, po kilku latach nabrał wiele nowych znaczeń. Dla każdego z nas cyfra 7 znana jest teoretycznie jako cyfra szczęścia. Tutaj ta teoria przekształciła się w praktykę. Dlaczego? Żeby to zrozumieć, trzeba powiedzieć o dniu urodzenia polskiego Aleksandra VII. O 15 października. Dzień jak co dzień, powiecie. Po wielu latach okazało się, że towarzyszą mu dwa okoliczności. Pierwsza to fakt, że jest to dzień między Światowym Dniem Edukacji Narodowej, 14 października, a Dniem Papieskim, 16 października. Zaś druga jest o wiele zaskakująca. Drodzy rodacy, między 15 października a Sylwestrem, to jest 31 grudnia, dzieli dokładnie 77 dni. Kolejne nawiązanie do jego niebieskich siódemek, przemyślane i trafne. Niemniej pojawia się kolejny wątek odnośnie liczebnika, jak i jego królewskiej nazwy. Musimy zagłębić się w jego drzewo genealogiczne. Po przestudiowaniu, układaniu w niemałą całość, podczas analizy doszło do najdalszego odkrycia. Okazało się, że polski Aleksander VII jest notowanym potomkiem z siódmego pokolenia, a jego najdalszy męski przodek z jego nazwiskiem nosi imię Aleksander. Aleksander Mudrecki według szacunków urodził się w okresie od 1790 do 1799 roku. Przyjmuje się jednak rok 1790 ze względu na jego małżonkę Jadwigę, urodzoną właśnie w 1799 roku. Wychodzi z tego prosty wniosek. Namaszczony przez tutejszego króla Polski Aleksander I urodził się jeszcze w Rzeczpospolitej Obojga Narodów za czasów ostatniego jego króla, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Urodził się na rok przed zniesieniem Nihilnowi, wprowadzeniem monarchii dziedzicznej, ogólnie konstytucją, która weszła w życie z dniem 3 maja. To wyjaśnia nie tylko kwestię jego imienia w nazwie, ale wyjaśnia też wprowadzony przed tym odkryciem strój typowo królewski, a nie typowo generalny. Co do odkryć po fakcie, jeszcze trzeba wspomnieć o Aleksandrze VII, papieżu w latach 1655-1667. Co w tym niezwykłego? Tak, drodzy widzowie. Polski Aleksander VII po wprowadzeniu nazwy nie wiedział o jego istnieniu. Istny przypadek, prawda? Warto tutaj jeszcze przytoczyć kwestię nazwiska naszego zwycięzcy. Nie boimy się go wymawiać, ponieważ wielu youtuberów przedstawiło się bez wstydu, jak Michał Poznański z kanału Roxem B, czy Karol Paweł Wiśniewski z kanału Freeze. A jego nazwisko to Mudrecki. Zresztą widnieje na jego osobistym mailu,
zatem każdy mógł o tym wiedzieć. Zapewne nie słyszeliście tego nazwiska. Owszem, jest uznawane za jeden z najrzadszych nazwisk w Rzeczypospolitej Polskiej. Są dwa znaczenia tego nazwiska. Po pierwsze, nawiązuje do słowa mudra. Przy okazji, to słowo było zawarte w jego starej nazwie przed Michaelem 77. Ale wracając, to słowo jest określeniem na układ dłoni, które w buddyzmie mają ponoć zwalczać wewnętrzne dolegliwości, jak na przykład katar. Poza tym w sanskrycie oznacza pieczęć, symbol czy też znak. Czy tutaj mamy jakiś znak rozpoznawczy? Dokładnie. 77. Podwójne szczęście. 7. Symbol pokolenia. 7 lat. Okres zdobycia 100 tysięcy subskrypcji. Wiele można by wymieniać, ale jest jeszcze drugie wyjaśnienie jego nazwiska. W języku rosyjskim jest słowo mudry, co oznacza mądry. Na kanale widnieje cytat. Został przez niego wymyślony około 4 lata temu. A oto jego treść. Cyfra 7 jest tylko jedna. Cyfry 7 i 7 są już dwie. Lecz liczba 77 jest tylko jedna. Koniec cytatu. Od dawna wiemy o wyjątkowości tej cyfry. Pozostaje pytanie. Skoro cyfra 7 jest cyfrą szczęścia, to czy liczby z użyciem samych siódemek mają w sobie wielokrotność tego szczęścia? Jak na przykład 77 jest symbolem podwójnego szczęścia, 777 potrójnego szczęścia? Może za bardzo przeginam z teoretyzowaniem, ale pomyślcie sami nad tym zagadnieniem. Na koniec mojej mowy pragnę przytoczyć, tu nie będzie zaskoczenia, 7 przypadków szczęścia, jakie towarzyszyły naszemu królowi. A oto i one. Po pierwsze, urodził się między Światowym Dniem Edukacji Narodowej a Dniem Babieskim. Po drugie, między 15 października a 31 grudnia dzieli 77 dni. Po trzecie, polski Aleksander VII jest potomkiem siódmego pokolenia. Po czwarte, 100 tysięcy subskrypcji wbito po 7 latach jego aktywności w wyjątkowej pełni Nocy Księżyca. Po piąte, jego nazwisko z rosyjskiego znaczy mądry. Po szóste, jego nazwisko nawiązuje do mudry, co w sanskrycie znaczy znak czy też symbol. I po siódme, Aleksander to nie tylko jego drugie imię nadane na cześć ówczesnego prezydenta RP, ale na cześć swojego przodka z siódmego pokolenia, który urodził się jeszcze za czasów króla I Rzeczypospolitej, Stanisława Augusta Poniatowskiego. Podsumowując, polski Aleksander VII jest w rzeczy samej symbolem samym w sobie. Jest nie tylko znanym youtuberem, ale człowiekiem, wokół którego krąży wiele nieoczekiwanych i szczęśliwych trafów w jego już 21-letnim życiu. Chyba każdy się zgodzi, że można go nazwać, na cześć znaczenia jego nazwiska, polskim Aleksandrem VII Mądrym. Thank you.
Teraz, po odsłuchaniu hejnału, zapraszam przed ambonę cztery osoby, które zadeklarowały chęć własnej przemowy na jego cześć. Wystąpią kolejno. Elektorka pani Haribo. Gość honorowy pan Edward z kanału Cartoon. Elektorka pani Wolfiku. I gość honorowy pan Twister. Po tych wystąpieniach przemówi sam bohater dzisiejszej uroczystości. Polski Aleksander VII. Drodzy Państwo, do hejnału! Na samym wstępie chciałam tylko powiedzieć, że pierwszy raz w ogóle robię jakąkolwiek przemowę, więc jak coś, to sorry, po prostu to są słowa od serca. W każdym razie chciałam serdecznie pogratulować Aleksowi za to, że zdobył te 100 tysięcy subskrypcji. Naprawdę jestem wow, pod wielkim wrażeniem. Do tej pory w ogóle pamiętam, jak śmiałam się z niego, że jeszcze trochę i go przegonię. No, cóż, teraz będzie trochę ciężej, ale serio, nie no, gratulacje i oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Drodzy słuchacze, na tę specjalną okazję założyłem okulary, aby wyglądać mądrzej. Nie potrzebuję okularów, ale lubię wyglądać mądrzej. Zostałem zaproszony tutaj przez mojego przyjaciela, można rzec po fachu. Z tej okazji przygotowałem na karteczce specjalne przemówienie. Pozwólcie, że zacznę. Następnym razem załóż te satynowe majteczki, żebym mógł cię... A to nie to... Chwila. Pomyliłem kartki. To do kolegi. Kup ser, jajka. To nie. O, tutaj. Jest. Drodzy widzowie, okazja to niesłychana. Niezwykła, wyczekiwana i wymarzona dla wielu aspirujących youtuberów. Każdy, kto zaczyna kanał ze zniecierpliwieniem czeka na pierwsze 100 subów, potem pierwszy 1000, pierwsze 10 tysięcy, ale jego pierwszym wielkim marzeniem jest ten magiczny próg 100 tysięcy subskrybentów. Próg, który kojarzony jest na YouTubie ze srebrnym przyciskiem. Niektórzy walczą o ten próg ciężko,
Niektórym algorytm jest bardziej przychylny i osiągają go łatwiej. Niemniej za darmo dawane nie jest i trzeba coś od siebie dać, aby coś otrzymać. Polski Aleksander VII. Kanał, dla którego dzisiejsza data zapisze się w annałach jako data osiągnięcia tego właśnie progu. Nie ukrywam, zazdroszczę. Ale zazdroszczę tak pozytywnie. Zazdroszczę w taki sposób, że motywuje mnie to także do pracy nad swoim kanałem. I niech będzie to też przekazem dla innych youtuberów, którzy chcą odnieść sukces. Jak pracujesz nad swoim kanałem, a algorytm notorycznie cię ignoruje, to pracuj dalej. Rób i olewaj małe ilości wyświetleń. Bo jak jesteś konsekwentny, to w końcu coś musi się przełamać. Ja z mojej strony gratuluję osiągnięcia tego progu i życzę dalszego rozwoju. Oby kolejne progi przychodziły dużo szybciej. Jeszcze korzystając z okazji, że mam mikrofon i pozwolenie kolegi, to zapraszam na mój kanał Cartoon. Link możecie znaleźć w opisie. Okej, było pompatycznie, górnolotnie, to zakończmy z luźniejszym akcentem. Uwaga, będzie słaby suchar. Bardzo słaby. Co łączy kobietę i wycieraczkę samochodową? Obie piszczą na sucho. Dziękuję bardzo. Cześć, witajcie, albo jak to Aleksander woli mówić, siódemka. Miało być to przemówienie do was, ale tak najbardziej to chciałabym się zwrócić do naszego super twórcy. Podziękować mu, bo wiele dobrych rzeczy dla mnie zrobił. Jest prywatnie bardzo sympatycznym, dojrzałym i kulturalnym człowiekiem. Chciałabym mu pogratulować zdobycia tak ogromnej sumy, jaką jest 100 tysięcy subskrybentów, bo było to nie lada wyzwanie. A wam, drodzy widzowie, chciałabym przekazać tylko tyle, żebyście bardziej zwracali uwagę na samą jego osobę, niż na content, który tworzy. Bo mógłby nawet nagrywać dla niektórych nudne gameplaye, jednak inną tak pracowitą i kreatywną osobę bardzo ciężko znaleźć. A jak dla mnie, to jest to kanał utrzymujący fandom Country Humans w Polsce. Dziękuję i jeszcze raz gratuluję ci, Alex. Witam. Spytacie, kim jestem? Moje imię nie jest ważne. Ważny jest cel, dlaczego tutaj jestem. Ale zacznijmy od tego, że... Właśnie wysadziłem Biłgoraj bombą czasową. Możecie się zastanowić, dlaczego to zrobiłem. Ludzie umarli, biedne i tak dalej. A ja wam mówię, konsekwencja. Są ludzie, którzy robią rzeczy inne. Oszuści, którzy oszukują, by nas oszukać, przedstawiając oszustwa, które są oszukane. Na świecie istnieje wiele spisków, gdzie każdy powstał z jakimś celem. Watergate? MK Ultra? Pandora Gate? Pozwólcie, że wam powiem, że wszystko, co wiedzieliście o spiskach, jest nic nie warte. Albowiem ostatnio odkryłem inny spisek, który jest inny, który przebija inne swoim okrucieństwem. Spisek, któremu wszyscy daliśmy się pochłonąć. A dokładniej... Islandia nie istnieje. Wiem, co pomyślicie. Pogięło go. Nienormalny jakiś. Ale ja wiem, że to prawda. Smutna prawda. Pozwólcie, że wam powiem, skąd to się wzięło. Skąd nagle zacząłem uważać, że Islandia nie istnieje. Powiedzcie, czy Islandia nie ma za dobrej opinii? Nigdy nie krytykował Islandii. Najniższy licznik morderstw, ładne okolice, mili ludzie i w online. Żaden kraj nie ma tak dobrej opinii jak ci pozwikingowie. To bardzo dziwne. A poza tym, znacie kogoś, kto jest z Islandii? Albo znacie kogoś, kto zna kogoś z Islandii? Nie? Czy ja muszę jeszcze coś dodawać?
Ale kto stoi za tak paskudnym spiskiem, się pewnie zastanawiacie. I dlaczego to robi? Ta informacja może okazać się dla was za mocna, niewiarygodna, ale wszystkie znaki świadczą o tym, że za tym okrutnym spiskiem stoi jedno miejsce. Wyspy Owcze. Popatrzcie, Wyspy Owcze jakichś czas temu w eliminacjach do Euro byli w stanie grać z Polską jak równy z równym, z Wielkopolską, zieloną wyspą Europy, narodem wybranym. A pamiętacie Islandię w 2016 na Euro? Jak wypierdzielili Anglii? Czy ja muszę coś dodawać? Tak, wszyscy piłkarze, politycy, znane osoby z Islandii to tak naprawdę mieszkańcy Wysp Owczych, a Bjork jest robotem. A poza tym, kojarzycie te akcje z Google? Wyspy Owce byli w stanie wywrzeć na Google, aby zrobili im zdjęcia do Google Street View. Sam Google się ich bał. Ale kiedy to się zaczęło, możecie się zastanawiać? Miało to miejsce 1 grudnia 1918 roku, gdy Dania podpisała Unię z Islandią. Było to zaraz po I wojnie światowej. Cały świat przeżywał skutki wojny. Dania szukała sposobu na odratowanie gospodarki. Wyspy Owcze znalazły ten sposób. Wymyślenie Islandii i zmuszenie Krystiana X, króla Danii, do podpisania paktu z krajem, który nie istnieje. Sfabrykowali księgi, książki od historii, wyprali nam mózg, ale dlaczego? Ryby i inne stworzenia morskie. Na terenie Islandii mieszkańcy Wysp Owczych mogli łowić rzadkie odmiany ryb, które sprzedają za krocie. Cały teren potencjalnej Islandii był tylko dla nich. Miało to pomóc nie tylko Danii po I wojnie światowej, ale również wzbogacić te górskie wysepki. Czy to nie jest szalone? Czy to nie jest okrutne? Szara eminencja, najciemniej pod latarnią. Nikt się nie domyślił, ale ja tak! Więc obmyśliłem plan. Plan, który udupi cały ten proceder. Stworzyłem stowarzyszenie hashtag Free Iceland. Naszym celem jest stworzenie prawdziwej Islandii. Tą, którą wszyscy znamy i kochamy. Ale same obietnice nie wystarczą. Potrzebne nam są fundusze. Dlatego zapraszam do wspierania na Kickstarterze. Oraz kupować czarne koszulki z białym napisem hashtag Free Iceland za 99 zł i 99 groszy. Za zarobione pieniądze kupimy bomby. Wysadzimy Wyspy Owcze. A na terenie Islandii stworzymy sztuczną wyspę. I zmusimy Danię do zapłaty za wysądzone szkody. Zapłacą nam. Jeszcze to zobaczycie. A teraz żegnajcie, moi mili. To tyle. Dziękuję polskiemu Aleksandrowi VII za wystąpienie i gratuluję zdobycia 100 tysięcy subskrypcji. Pamiętajcie o zbiórce i o koszulkach. Nie ufajcie Wyspom Owczym! Islandia nie istnieje! Odległości! Drodzy elektorzy, szanowni goście, goście honorowi, drodzy świadkowie i przybysze, ale przede wszystkim wy, drodzy widzowie. Istnieje zasada, że uroczystości takie jak ta powinna otwierać najważniejsza osoba. Na uniwersytetach, akademiach czy politechnikach tymi osobami są ich magnificencje rektorzy, którzy przy uderzeniu berłem o stół inaugurują nowy rok akademicki. Podobnie jak marszałkowie Sejmu, którzy uderzając długą wyrzeźbioną belką, otwierają posiedzenia. Dzisiaj jednak jest inna sytuacja. Dzisiaj to właśnie wy, widzowie tego kanału, jesteście najważniejszą grupą. Jesteście częścią tej internetowej historii, żywym dowodem na to, że zdobycie 100 tysięcy w początku trudne i niemożliwe, wymagało więcej czasu, ale również zaufania. To sprawiło, że ten wyczyn został dokonany. Mimo że obchody zdobycia 100 tysięcy kręcą się wokół mojej osoby, jak i mojego kanału, to jako twórca nie zapominam o waszym zaangażowaniu. To wydarzenie, planowo nazwane Soborem, ale oficjalnie zmienione na posiedzenie czy też uroczystość, jest nie tylko świętem kanału YouTube, ale nas tutaj zgromadzonych. Jesteśmy tu na relacji twórca-widz,
Ale nie zapominajmy, że wszyscy, bez względu na to, co kto robi na tej stronie internetowej, jesteśmy wszyscy ludźmi. Jesteśmy wyjątkową społecznością, która rozrosła się za pośrednictwem YouTube Shorts. Właściwie to ja was tutaj zaprowadziłem. Gdyby nie ja, nie bylibyście na tym kanale. Lecz gdyby nie wy, nie bylibyśmy tutaj na uroczystości i w takich okolicznościach, jakie nam świat przygotował. Mimo tych 7 lat mojej twórczej pracy i waszego zaangażowania w postaci wyświetleń, łapek w górę czy też komentarzy, to dziękuję wam bardzo serdecznie za waszą obecność. Dziękuję wszystkim wam, którzy tutaj wytrwali od początku powstania po dziś dzień. Zdaję sprawę z tego, że obecnie aktywna jest znaczna mniejszość, no ale spokojnie. To jest normalne zjawisko na wielu dużych kanałach. Czy to na przykład u Friza, DrażnikMada.pl czy na Bitewnym Szlaku. Tak samo kanały obecnych tutaj niektórych elektorów i gości honorowych jadą na tym samym wózku. Mimo małej liczby subskrypcji, to dają z siebie wszystko, aby każdego z was zachęcić do pozostania tam jak najdłużej. Chciałbym z tego miejsca pogratulować pani elektorce, dziewczynie z Wietnamu, pani AysaBiwi138, która ostatnio także zdobyła swoje 100 tysięcy. Jej kanał Od Deski do Deski oparty jest na tym samym, co moje filmy z ostatnich 4 lat. Wielkie brawa dla ciebie. Congratulations to you, my Vietnamese friend. Oczywiście w tym miejscu pragnę podziękować elektorom i gościom honorowym za piękne i wzruszające przemówienia. Choć były krótkie, to jednak były wartościowe i co najważniejsze, szczere. Dziękuję wam z całego serca. Kochani widzowie, skoro dzisiejsza uroczystość jest świętem nas wszystkich tutaj zgromadzonych, to chciałbym was tutaj serdecznie pozdrowić. Z tej okazji, jako student drugiego roku, chciałbym wygłosić wykład na tą okazję. Układając jego treść, dążyłem do tego, aby każdy z was zapamiętał najważniejsze wątki. Niech dzisiejszy wykład, który zaraz wygłoszę, będzie pamiątką po wsze czasy, aby każdy skonfliktowany w tym gronie, nie tylko z Polski, ale i z całego świata, mógł żyć w harmonii i pojednaniu. Cognitio mentem nonstram adres memoriabiles et claras futuras aperiat.
drodzy rodacy. Z początku planowałem wygłosić kilka wykładów krótkich i treściwych na różne problemy społeczeństwa. Po przejrzeniu wielu inauguracji z różnych uczelni, czy to Uniwersytetu Zielonogórskiego, Warszawskiego, Szczecińskiego, Wrocławskiego, Jagiellońskiego, Opolskiego, Gdańskiego, imienia Jana Kochanowskiego w Kielcach, imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zamoyskiego w Zamościu, czy nawet Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, to wolałem nie komplikować sprawy i pozostać przy jednym. Dzisiejszy wykład będzie poświęcony właśnie jednemu problemowi, który omówiłem w materiale specjalnym z 11 kwietnia. Tak jak wtedy mówiłem, postaram się tutaj odegrać rolę sędziego sprawiedliwego, którego rolą jest wyjaśnienie sporu i w miarę możliwości wydać sprawiedliwy wyrok. Przy czym jasne jest, że dla niektórych może okazać się niekorzystny. Jak się jednak okazuje, temat przeze mnie poruszony w tamtym dniu nie został należycie wyczerpany. Konflikt między Country Balls a Country Humans nadal istnieje. Istnieje nie tylko w polskim odłamie internetu, ale i na całym świecie. Przykładem tego są ostatnimi czasy shortsy oparte na różnego rodzaju rankingach. Wiecie, takie pomiędzy dwoma postaciami, fandomami, czy też dwoma ideologiami i państwami. Nie ominęło także i Country Balls i Country Humans, gdzie zauważyłem pewien zgrzyt. We wszystkich przypadkach to Country Balliści wygrywali. Widziałem jeden, gdzie punktacja na początku była w porządku, ale chamsko pojawia się reset i wszystkie punkty siu, wlatywały typowym spamem na stronę kantrybalistów. Co ciekawe, takie przyznawanie punktów ma swoich zwolenników pod postacią setek tysięcy łapek w górę. No ale co się dziwić, łapek w dół nie dopatrzymy się w szorcach. Kiedy tak na to patrzyłem, pojawiło mi się jedno zasadnicze pytanie. Czy to było uczciwe, czy jednak była to swego rodzaju wzmowa? Wielu z was powie, że z takimi rankingami się nie dyskutuje, ale nie zapominajcie, że na YouTube również obowiązuje demokracja. Demokracja, która czasami wydaje się być zakłamana. Bo czy mamy uwierzyć takim rankingom, gdzie nie dali drugiej stronie żadnych szans na wygraną? I to po kilka innych, od innych twórców zajmujących się właśnie tymi shortsami, właśnie oparciu na te dwa fandomy, właśnie coś tu jest nie tak. A czy mój ranking był wiarygodny, jak przyjrzycie się na ten materiał specjalny, o którym mówiłem? Oczywiście, że jest. Mimo odgórnie ustalonych zasad punktowania, na podstawie tematów wymienionych z tych shortsów i na podstawie mojego zdania i mojej dogłębnej analizy, dla kantrybalistów był to oczywisty szok i niedowierzanie. Nadal istnieje cząstka, która stoi przy swoim i rzuca na lewo i prawo wyrzuty w stronę kantryhumanistów, w tym też do mnie, że to herezje, że to kantrybaliści są górą, etc., etc. Właśnie. Herezja. Słowo, które jest kojarzone raczej z Kościołem, Inkwizycją i średniowieczem. W kontekście tej sprawy to ma trochę sensu. Przyjrzyjmy się soborowi w Konstancji, ogłoszonego przez króla niemieckiego, króla czeskiego, czy też nawet samego cesarza, Zygmunta Luksemburczyka. Co podczas tego soboru się wydarzyło? Z jednej strony przeprowadzano reformację Kościoła, a z drugiej eliminowała heretyków. Przykładem tego jest rektor Uniwersytetu Praskiego, człowiek, który przyjął święcenia kapłańskie, Jan Hus. Już w swoich tezach wyjawiał m.in. problem bogacenia się duchownych i powrót do ewangelickiego ubóstwa. W Czechach
był bardzo szanowany, nawet przez Wacława IV. Ale kościołowi się to nie podobało. Zygmunt Luksemburski wysłał do Jana Husa list żelazny z gwarancją, że nic mu się nie stanie. A jednak się stało. Został aresztowany i był torturowany. W soborze kazali mu wyrzec się swoich poglądów pod groźbą kary śmierci. Ale on stał przy swoich tezach. Za co został w 1416 roku spalony na stosie. Konsekwencją tego były wojny husyckie od 1419 do 1436 roku, gdzie przeprowadzano przeciwko nim aż 5 krucjat, jak się okazało, nieudanych. Co zaskakujące, husyci poprzez swoją walkę, gdzie w międzyczasie zginęli Jan Ziszka, Prokop Wielki i Prokop Mały, osiągnęli swój cel i zwyciężyli, czyniąc kościół husycki niezależnym od stolicy Piotrowej. Drodzy rodacy, historia lubi się, jak widać, powtarzać. Ale powtarza się w innej formie i na innej płaszczyźnie. Historia Husa wyjawia nam pewien schemat sądzenia przez część społeczeństwa. Tutaj medialnie nie grozi się śmiercią za przynależność do cudzego fandomu, ale wręcz gardzi im najgorzej, jak tylko ich argumenty, nawet nie mające mocy dowodowej, pozwalają na taki czyn. Właściwie, jakie poglądy mają skrajni kantrybaliści? Z tego, co udało mi się zaobserwować, zarówno w komentarzach pod materiałem specjalnym z 11 kwietnia, jak i w wielu innych źródłach, to jako sędzia sprawiedliwy w tej sprawie wysnułem taki oto wniosek. Widzowie twórców memów i animacji tego pokroju stają w obronie historii, tradycji i nostalgii przeciwko schizmy designowej, gdzie w jego wyniku wzrosła popularność Country Humans jako niezależnego od niego fandomu. Jednak z drugiej strony zmusza kantrybalistów do publicznej obrony pamięci i potępiania według nich marnej zrzynki czy też kopii, wywołując przy tym publiczne oburzenie i skupienie większej uwagi na siebie samych jako obrońców po dziś dzień. Jednak zdania niektórych ludzi typu Countryballs są lepsze, Country Humans to chłam i tym podobne, pokazuje ich solidny i zdecydowany opór przeciwko zarazie w ogólnym rozumowaniu, przez co można porównać do kolejnych, ale smutnych faktów z historii naszego świata, jak na przykład segregacja rasowa w III Rzeszy w stosunku do Żydów, czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki w stosunku do ludzi o innym kolorze skóry. Drodzy zebrani, po raz kolejny kłania się historia. Widzimy podobne sceny. Jednostronny atak wizerunkowy. Przypomnijmy. Przed i podczas II wojny światowej był ogromny atak na Żydów ze strony Niemiec pod panowaniem niedoszłego malarza. W Stanach Zjednoczonych był spory hejt ze strony białych na ludność o innym kolorze skóry do roku 1965, którego widokiem były tabliczki z informacją, dla jakiej rasy dana rzecz czy miejsca publiczne były dostępne. To scenariusze, które powinniśmy nie popełniać. Ale niestety i tutaj pojawia się skrajnie oburzenie z powodu innego przedstawienia graficznego państw, do tego jeszcze w sferze medialnej, co w obecnych czasach stało się normą przekazaną z zewnątrz, przez geny społeczeństwa. Na podstawie wymienionych faktów nasuwa się pytanie, czy jesteśmy w stanie pogodzić tutaj wszystkich ludzi w harmonii? Wiele wojen, konfliktów i sporów wykazuje, że od wieków ludzie nie mogli się między sobą dogadać. I tak samo tutaj jest znikoma szansa na dogadanie się z powodu rozbieżności zdań opierające się na wolność słowa, jak się okazuje, za bardzo wykorzystywanej w kwestii opinii czy też przechwałek. Jedną z form przekazywania opinii publicznej jest sformułowanie typu nie podoba mi się.
Wedle mojej osobistej dedukcji i to właśnie to sformułowanie jest ogólną przyczyną konfliktów międzyludzkich. Bunty, rozruby, zamachy stanu, ataki terrorystyczne, czy nawet obecny hejt to właśnie jego skutki. Mimo to zdaję sprawę z tego, że jest to podyktowane otwartością, wyrażaniem własnego zdania, czy też niezadowolenia. Ale to zdanie powinno być konstruktywne, mające swoje za i przeciw. Wolność słowa nie powinna polegać na chamskim powiedzeniu typu nie podoba mi się, bo tak uważam, bo po prostu tak i tyle w temacie i możecie mi cmoknąć w pompkę. Pamiętajcie, konstrukcja oparta na argumentach i dowodach. Wspólnie można dojść do kompromisu, do punktu siodłowego, jak to ma w miejsce w przypadku teorii gier. Inaczej, każdy w tym sporze będzie przegranym. Szanowni Państwo, w czasie przygotowywania tego wykładu nieoczekiwanie pojawił się komentarz, który idealnie wpasował się pod brak konstruktywnego zdania. Innymi słowy, upartości. Interesujące jest to, gdzie owy komentarz się pojawił. Bowiem nie pod jednym z moich filmów, ale pod filmem innego twórcy, gdzie zostawiłem tam swój własny wpis. Zanim go przytoczę, to warto wyjaśnić to interesujące zjawisko. Mój kanał obecnie przez wielu z Was jest identyfikowany jako ten, który skupia się na Country Humans. Poza tym, moim nowym hobby stało się, jak zapewne zauważyliście, komentowanie wielu filmów bardziej popularnych ode mnie youtuberów i patrząc na obecne realia popularności, wielu z Was mnie znajduje, nie dowierzając mojej obecności i chwaląc się, że są widzami, uwielbiają filmy, etc. W sumie to logiczne i oczywiste. No, załóżmy, że gdyby ktoś bardziej popularny napisał komentarz na moim kanale, to z psychologicznego punktu widzenia bym oznaczył serduszkiem i jak najlepiej go ugościł, po czym pojawiłaby się seria łapek w górę pod tym wpisem. Taka prosta analogia. Jak widać, nie ominęło to i moich wpisów. Wróćmy jednak do tego komentarza, bowiem jest warty uwagi. Wybaczcie, że troszeczkę mogłem co nieco pokręcić ten cytat, ale no nie mogłem znaleźć w powiadomieniach. Ale dobrze pamiętam jego treść. Wierzcie mi na słowo. Cytat. Country Humans to najgorsze badziewie. Country Balls najlepsze. Choć nie mi to oceniać. Koniec cytatu. Ten, kto napisał ten komentarz, niespodziewanie trafił w punkt odnośnie mojej teorii, spisku czy też wzmowy. Tak to wygląda. Jednym słowem rzuca słowo badziew, a pisze później, że nie jemu to oceniać. Przepraszam. Mimo, że YouTube jest aplikacją demokratyczną, to użytkownicy nie ujawniają swojego stanowiska. To idealny przykład na brak konstruktywnego zdania, bez swoich za i przeciw. To przejaw, który niestety jest wśród nas obecny. Co ciekawe, kolejnym przykładem upartości było moje dawne sformułowanie, jakie palnąłem kilka lat temu. Na karcie społeczności napisałem, że jeżeli ktoś obraża Country Humans, to tak jakby obrażał samego Jezusa Chrystusa. Pomyślcie sobie, skrajny country humanista. Owszem, przyznaję się bez bicia. Wtedy to byłem jednym z tych skrajnych stronników po 10 sierpnia 2019 roku. Jednak po jakimś czasie wyrzekłem się tych słów. Bowiem po przejrzeniu tego kilka razy uznałem, że to zbyt dziecinne było, że po prostu nie ma jakiegoś takiego dowodowego powiązania. Ale po tylu latach, jak się okazało, w tej sprawie Jezus Chrystus znowu się nam objawia. Tym razem posiada jednak powiązanie we fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza, zatytułowanego
jako kuszenie na pustyni. Pozwolę sobie w tym miejscu go przytoczyć. Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni 40 dni i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł mu wtedy diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem. Odpowiedział mu Jezus: napisane jest, nie samym chlebem żyje człowiek. Wówczas powiódł go diabeł w górę, pokazał mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do niego diabeł: tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: napisane jest, Panu Bogu swemu będziesz oddawać pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zawiódł go więc też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane, aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga swego. Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od niego do czasu. Pozostawmy interpretację duchową w spokoju i skupmy się raczej na prostej i ścisłej interpretacji najważniejszego fragmentu dla tej sprawy. Nie samym chlebem żyje człowiek. To zdanie jasno mówi o różnorodności pożywienia. Poza chlebem jest co? Owoce, warzywa, mięso i tym podobne. Co ma więc to zdanie wspólnego z obecnym tematem? Z początku jasne jest, że to nie ma sensu. Jednak korzystając z tak zwanego kryterium porównawczego, zauważymy, że w odniesieniu do problemu będzie miało sens. Oto kilka przykładów, które są bliskie rozwiązania problemu. Nie samym jednym nazwiskiem żyje rodzina. Wielu z was teraz się zastanawia, czemu tak zmieniłem? Tutaj sprawa jest prosta. Rodzina to nie grupa osób spokrewnionych mających tylko jedno nazwisko. Rodzina to zlepek wielu rodzin o innych nazwiskach, które zostały wliczone poprzez zawarcie związków małżeńskich dwóch osób z dwóch rodzin. Dlatego mamy wujostwo, kuzynostwo i innych krewnych, czy na przykładzie dziadków, mających inne nazwiska niż je sami posiadamy. Mimo że oryginał nie ma pewnego jednoznacznego powiązania, to ten przykład już się zbliżył. Ale pójdźmy jeszcze dalej do innego przykładu, który jest nawiązaniem do poprzedniego sformułowania. Nie samą platformą żyje internet. Mamy tutaj ciekawą sytuację. Zamiast rodziny mamy internet, a zamiast nazwiska mamy platformę. Pójdźmy jeszcze o krok dalej, uściślając do tej sprawy i uzyskujemy to. Nie samym jednym designem żyje mem. To, drodzy Państwo, jest rzeczą dla nas przełomową. Nie dość, że nawiązuje do poprzedniego słownego eksperymentu, to jeszcze wpasowuje się w sedno problemu. Graficzne interpretacje w Country Bals i Country Humans to design, zaś sam koncept merytoryczny, jakimi się kierują, to właśnie mem. Można to porównać do plików wsadzonych w jeden folder. Choć tutaj wielu z was chciałoby ten jeden plik przenieść gdzie indziej, najlepiej do kosza, to na potrzeby dalszego rozpatrzenia pozostawmy to w spokoju. Po prostu. Folderem w tym wypadku okazuje się cel owych memów. Przedstawienie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości państw, zaś te pliki
to właśnie formy jego przedstawienia pod postacią owych designów. Piłek, jak i ludzi. Tak właśnie działa kryterium porównawcze, jak te stosowane do badania zbieżności szeregów liczbowych na analizie matematycznej na studiach. Tak właśnie wykazuje, że pomimo faktu, kto je stworzył i czym się różnią, to i tak dążą do jednego celu. Można zatem łatwo dopasować, że te fandomy są jak nazwiska. Są ze sobą powiązane, bo bez namysłów są jak w jednej rodzinie. Taka jest ich wyjątkowa zbieżność. Nawet jeżeli spojrzymy na historię powstania tych memów, to i tak zobaczymy, że od kantrybali może pojawić się w przyszłości więcej takich przeróbek. Tak jak miało miejsce w przypadku gry Undertale i jego fanowskich wersji, jak Underswap, Underfell, Horror Tale czy Underspace. Tutaj możemy doznać takiego zjawiska jeszcze raz. Jest jeszcze jedno interesujące zjawisko. Nawet jeżeli ktoś by spojrzał najpierw na kopię, to i tak dowie się, skąd to się wzięło naprawdę. I w drugą stronę. Z oryginału można przejść na tą kopię jako alternatywę. Oczywiście, jako przyszły ekonomista zauważam tutaj swego rodzaju konkurencję, a bezkonstruktywne zdanie interpretuję to jako rodzaj takiej korupcji jawnej. Tak jak kiedyś w wywiadzie dziewczyna z Rosji, pseudonim Splinus, napisała mi, że pomimo jej wcześniejszego zamiaru animowania kantrybali do piosenek meme, stwierdziła, że byłoby to nudne i z tego powodu zrobiła swoją wersję, którą większość w kolejnych latach polubiła tak samo, jak inne dzieła pojawiające się w internecie. Niemniej wśród nas pozostają aktywni i pamiętni tacy twórcy jak Droneki czy Polish Tortoise, których serdecznie pozdrawiam, i wielu maperów, animatorów czy też tych nagrywających gry z nimi powiązane, jak na przykład Cantribal Heroes, bo im to w zupełności wystarcza i odpowiada. Cantribals jest dla nich jak marka, którą poszerzają we własnym zakresie i interesie. Jak Państwo wiecie, w Polsce słowo tolerancja jest czymś, nad którym wielu ludzi dyskutuje odnośnie takich osobistości, jak na przykład ludzi o innym kolorze skóry, wyznaniu wiary czy też innej orientacji seksualnej. To może być zapalnik i przyczyna, dlaczego Country Humans jest w tutejszym polskim gronie krytykowany. Wiele mediów stwierdziło, że Polska jest najbardziej homofobicznym państwem w Unii Europejskiej. A że w Country Humans państwa są na logikę ludźmi, to łatwo w komiksach o motyw seksualny, a raczej o szerzeniu, to jest jeden z tych nielicznych, typowych takich, powiedzmy, zarzutów homoseksualizmu. W sumie ja się teraz nie dziwię, bo te komiksy powstawały właśnie nie w Polsce w większości przypadków. I wielu Polaków może się obecnie zastanawiać, co tam się niekiedy przedstawia. Na to wpływa wolność słowa, wyznania i właśnie tolerancja. Tutaj pozwolę sobie na taki mały urywek na własną refleksję. Szanowni Państwo, podczas drugiego semestru moich studiów, dokładnie na początku czerwca, na Deptaku w Zielonej Górze uratowałem Jerzyka. Nie tego z kolcami przez Z z kropką, którego widzieliście nawet na jednym z moich shortsów, ale chodzi o tego miejskiego ptaszka, Jerzyka pisanego przez RZ, który raczej przebywa na blokowiskach. Po przyjeździe pani weterynarki usłyszałem głośną nadjeżdżającą muzykę. Miałem okazję przez przypadek natknąć się właśnie na Marsz Równości w otoczeniu grupki policji. To był akurat 4 czerwiec, więc w sumie się wyjaśniło. W swoim eleganckim stroju studenckim postanowiłem pójść obok nich i dotarłem do placu za pomnikiem świętego Urbana, patrona tego miasta, swoją drogą. W
Wiele tęczowych flag nie spowodowało, że od razu stamtąd uciekłem, ale wręcz wtopiłem się w tłum. Mimo, że jestem hetero, to jestem tolerancyjny. Po przemowach kilku ludzi podszedłem do kobiety, która akurat przemawiała, i powiedziałem do niej: dzień dobry pani, super przemówienie, wierzę w was, liczę, że wam się uda, trzymam kciuki. Polska to niestety kraj, który w większości nie daje możliwości egzystowania tym ludziom w spokoju. Tak samo i w mediach, i w tej sprawie wielu ludzi zarzuca się de facto następcy Country Balls wiele rzeczy, za którymi nie przepadają. Jest jedno i słuszne rozwiązanie, które każdy z nas powinien trzymać się zarówno w realu, jak i w mediach. Tym rozwiązaniem jest tolerancja i harmonia. Na koniec tego wykładu odpowiem na jeszcze jedno pytanie, bo wielu z was się pewnie zastanawia, kim właściwie jestem w tym sporze po tych 7 latach mojej działalności na YouTube. Jestem zarówno countrybalistą, jak i countryhumanistą i do tego was gorąco zachęcam. Mimo to zdaję sprawę, że kanał obecnie skupił się bardziej na countrybalowym rywalu. Jak zresztą powiedziała w przemówieniach elektorka pani Wolfiku, jak dla mnie jest to kanał utrzymujący fandom Country Humans w Polsce. Przyznam szczerze, że mógłbym się z tym kłócić. Niemniej sam dostrzegłem, że na kanale przez ostatnie 6 miesięcy, a nawet i więcej, Country Humans na polskim YouTube zrobił i nadal robi niemałą furorę. Zresztą wasza obecność na tym kanale jest tego mocnym i żywym dowodem. Dziękuję wam bardzo. Jesteście niesamowici. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że jesteście tutaj. Dziękuję wam, że wysłuchaliście i mam nadzieję, że ten wykład czegoś was nowego nauczył i co wam przypomniał w kontekście relacji z resztą społeczeństwa. Wielkie brawa dla was. Wielkie brawa. Dziękujemy nasza wysokość za przekazanie nam własnej refleksji oraz przygotowanie wykładu. Powoli zbliżamy się, jak zapewne państwo zapewne się domyślają, do końca uroczystości z okazji zdobycia przez polskiego Aleksandra VII 100 tysięcy subskrypcji i bez żadnych frycygieli zakończmy drugą częścią hymnu III Rzeczpospolitej Polskiej. Proszę o odtworzenie.